Dzień dobry Państwa, witamy w kolejnym odcinku w Pokémon GO. Ja jestem w trasie, można zobaczyć tutaj. Zajebista trasa. Przystanek mały na Maka, bo jadę wypocząć na weekend, ale daily, proszę Państwa, trzymamy, nagrywamy kolejny odcinek. Na kolejne odcinki już są, jeden odcinek jest nagrany. Zaraz będzie rajd na Palkie. Wątpię, że ten rajd pokażę, bo jestem w kolejce do McDrive'a, bo byłem w środku. No i niestety tam jest gorzej niż na Drive'ie. Dlatego stwierdziłem, że lepiej na Drive'a. To już nie chodzi o to, że jest po prostu dużo ludzi, tylko po prostu nie ma gdzie usiąść w tym Macu. Tak to właśnie wygląda. Zaraz będę wybrał żarcie, więc kończę i widzimy się na pewno na Shiny Czeku, na rajdzie, na Palkie. I w tym odcinku, proszę Państwa, w dalszej części odcinka mam dla Was trzy niespodzianki, co ja dzisiaj odpierdoliłem w tej grze, ale to później. Udało się odebrać siedzonko z maczka, takie na szybko, szybki McChickenik, ale czas na Shiny Check Palki. Czy ja wcześniej powiedziałem, że Dialgi? Cholera wie, ale teraz jest Palkia. I Palkia, no to jest pierwszy Shiny Check nagrywany. Nie jest Shiny. 2-2-10 jest słabiutko, bo bez boosta seteczka to jest 2-2-8-0. Palkia ma bardzo łatwy excellent, jak przed chwilą właśnie wam to pokazałem. Wczoraj u siebie w Żabce, wchodzę do Żabki po zakupy, nie, tam patrzę, tam bank, Mr. Polska, bo miał w Sopocie koncert, ale tam, nieważne. I zobaczcie, jaki to jest łatwy, przyjemny excellent. Rzucasz po prostu jednym bolem sobie, znaczy tym jednym paluszkiem, nawet nie czeka się na atak, tylko trzeba wyczuć. No wiadomo, no, rzucasz excellenta, to nie znaczy, że ona się od razu złapie, tak? Trzeba trochę porzucać i zaraz po ataku nie wolno rzucać, bo ona wtedy głowę skręca w dół, tak jak ja teraz, i wtedy to kółko od excellentów też schodzi tam w dół. I taki może challenge, że trafić excellenta tam, to by było coś, prawda? No teraz trochę przesadziłem z tym rzutem, było już o wiele mniejsze kółko. Wezmę sobie gryza, zaraz ktoś się przypierdoli. O, ale ty jesteś kurwa wieśniak i ham, wpierdolasz na odcinku. Będę jeść, bo mogę. No bardzo. Ale chodź. Lecz. Fresh. 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 Leniam z kolą buzią. Fresh. No. Nie zdziw się, jak będą bindy. I kolejny excellent. Papujemy kolcią. I siedzi. I bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. 4 XL-ki. Zobaczcie, jaki to jest szrot. Mówiłem? No niestety. Jakiś kolejny rajd? No to wchodzimy, robimy harakrosika. Szajniczek kolejny, zajebiście. Jeszcze widzieliście, ile tutaj dookoła szajniczeków, bo przy tym Maku mamy i Pokestopa, i mamy gym. Nie wiem w ogóle, kurwa, jesteśmy? Niedaleko od Strudy w tym momencie. Czas poleczyć, bo ja tu mam dobry cmentarz już. Dobry cmentarz mam. Więc czas poleczyć. Od razu mówię w tym momencie. Proszę Was o komentarze. Jak tam Wasze nowe szajniaki? Czy robicie, czy nie robicie? Czy bojkot na Yantic? Czy nie? Znaczy wiadomo, że tak, nie? Ale jak ja mówiłem, że my jesteśmy za mali, żeby coś tutaj pokazać, że o, zobaczcie, przestaliśmy końce kupować. U nich to nawet ten słupek by nie odgrał, jeżeli chodzi o statystyki pewnie. Tutaj po prostu większą robotę ma do odwalenia Zachód. No i teraz jest czas na Heraklosa. Heraklos jest very easy, ale o tym nie będę mówił. O tym będę mówił po prostu, jak będziemy robić sobie Heraklosa solo, Kangaskana solo i Alakazama solo, bo przecież wiadomo, ja robię sobie trójki solo nakręcić i taki odcinek też będzie. Będzie Palkia duo? Będzie. Jest mnóstwo do kręcenia. Jak widzicie, Heraklos chodzi szybko, trzy osoby to bijemy. Dużo ma słabości. I fire, i flying. No naprawdę niesamowita ilość słabości, jeżeli chodzi o Heraklosa. Zobaczmy, jak to ładnie schodzi. Poklikam jeszcze tego overhita.
Czy jednego zdążę? Czy mnie załatwi? Użył Close Combata, ale ja jeszcze przeżyłem. No dobra, to tam już koledzy kto dokończą. Kto cię zaprosił? Oj, nie wiem, kto mnie zaprosił. Na nagraniu widać, kto mnie zaprosił. Jakie jest dobre CP? Nie wiem. Aga klika. Teraz ja klikam. Jestem hardest hitterem. Mimo, że odpuściłem i jadłem. Że będzie shiny. No nie jest shiny. Shiny jest różowy. Tego kurwa nie pomylisz. Oj. Źle rzucił. Znaczy źle. No zaatakował, tak? Tu też się w miarę prosto rzuca, ale tu nie ma co się skupiać. To jest pok z rajdu trzeciego, więc to się łapie jak dzikie. Mówiłem, że się łapie. Łapie się bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. Nie było XL-ki, szkoda. A parazik. No, jest tragicznie. Zróbmy, dobra, to klafery. Nie jest shiny. Duskull, tego też jest więcej. No, nie jest shiny. Magikarp. Na szczęście nie. Ghastly. Na szczęście nie. Tu jest kolejny Ghastly, czego kliknę? Udało się. Na szczęście nie. Caterpie jeszcze tu jest, może być shiny? Nie jest? Szkoda, mało. Raczej nawet nie wiem, czy mam całą rodzinkę, ale chyba mam. No i to są wszystkie shinyczeki. Wszystkie shinyczeki. Na Nirbaju jest tylko ten mega, ale ja już się pochwalę teraz, proszę państwa. Jak wejdziemy sobie tutaj, wejdziemy sobie shiny. Już widzieli. Piszemy jeszcze Age Zero. To patrzcie, dzisiaj zacząłem dzień od Palki, potem wpadł Heracross, a potem wpadł Kangaskhan. Niestety każdy z tych szajniaków ma do dupy IV-kę, ale na Lucky Trade'a już po jednym mam. Więc jest fajnie. Z tego się bardzo cieszę. Renifer zarezerwował Heracrossa. Tak, to już jest prawda. A my zobaczymy się pewnie na jakichś rajdach jeszcze. Bo myślę, że zanim oddam się w miejscu, do którego jadę, jacuzzi, saunie, basenowi itp. na odpoczynku, no to jeszcze jakiś rajd zrobimy, więc zobaczymy się już w pokoju hotelowym. No i proszę państwa, byłem siusiu w McDonaldzie, Gabrych, jeżeli dobrze pamiętam, patron, zaprosił mnie na rajd na Heracrossa i bang cyk, drugi shiny Heracross. Czujecie to kurwa, jakie emocje, jak na łące. Niesamowite, pine up, rzut na odpierdol, bo się łapie, bo to shiny, zajebiście. No jak zapiemy, sprawdzimy IV-kę, to ja lecę dalej w drogę. Mało mi zostało, tak naprawdę. Taki przystanek, żeby coś po prostu tak skonsumować i żeby coś dla was nagrać, bo mogliśmy po prostu jechać na raz. No i do dupy, kolejny na Lucky Trade'a. Jest fajnie, a my widzimy się, jak mówiłem, w pokoju hotelowym. No jeszcze na jednym rajdzie, bo może jeszcze jakiś shiny dzisiaj wpadnie. I udało się dojechać, że tak powiem, do hotelu. Jakoś tam room toura wam nie będę robił, bo nie ma co robić room toura, moim zdaniem. Hotel jaki jest, taki jest. Znaczy jest, taki jest, no. Ale ogólnie... Znaczy, że powiesz, gdzie jesteś, to cię nabierzą. No ale to nie mam zamiaru na razie nic mówić, gdzie ja jestem, bo po co, prawda? Powiem tylko, że jestem w Iławie i tyle. To cię nabierzą. No. Ogólnie tak, mam zaproszenie tutaj sobie na Palkie. Rekomendy taki jest, bo poksy nieuleczone. Sobie to szybko zrobimy i jak zrobimy ten rajdzik, zrobimy szajniczeka, to basta spierdala na szpa. SPA. Sauna, jacuzzi, basen no dzisiaj. Nie. Co? Urobiłaś się babeczką? No. Aha. No i ogólnie bardzo fajnie, tak mamy, czy mamy babeczki na przywitanie w pokoju. Aparat ma down, jeżeli chodzi o ostrość, mimo tego, że jakoś tam za oknem jeszcze super ciemno nie jest. W ogóle muszę to szybko nagrać i auto przeparkować, bo zaparkowałem w części dla pracowników. Tak na szybkości. A muszę zaparkować w części dla gości. Tak to właśnie wygląda. Ogólnie jedynym mankamentem jest to, że dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że nasz pokój ma toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. I... Nie wiem do tej pory, czy to jest zaleta, czy to jest wada. Nie wiem. No byliśmy w hotelu, gdzie była łazienka. Tak, ale ta jest lepsza. No, tak, tak. Jedyny plus jest taki, że jest większa. No jakoś te barierki mnie trochę denerwują, tak? No, ale to chyba tylko, że tak powiem, raczej kwestia może wizualna ewentualnie. Na pewno zaletą jest to, że prysznic nie ma żadnych barier i jest po prostu wielki z wielką deszczownicą i to jest chyba spoko.
To się okaże wieczorem. Bo jak idę na szpa, no to wezmę sobie prysznic w strefie szpa. No. No i jeszcze jeden akament jest taki, że hotel jest bardzo, bardzo spoko, mam mega obłożenie i nie da rady przedłużyć doby hotelowej. A, też przeżyjemy. Sobie znajdziemy zajęcia. No. I jak widzicie, Palkia schodzi bardzo ładnie. Tutaj mamy w akcji kolejną dialgę. To jest 9.6 z pierwszego rzutu dialgi. A wy nie wiecie w ogóle, ja pierdolę, ty oni nie wiedzą. Ja wam muszę coś pokazać w ogóle. Dobrze. Ja jeszcze jedna niespodzianka na koniec odcinka. Ja zapomniałem w ogóle o tym wam powiedzieć, bo ja się tym nigdzie nie chwaliłem. Ale to za chwilkę. Jak zrobimy sobie rajdzik. Teraz ogarnąłem, że wy nie wiecie. Znaczy ja wiem, parę osób też wie. Ale... Ci, co siedzą na Discordzie, tak? Na przykład, ale ogólnie większość z was nie wie. Tak to właśnie wygląda, więc trzeba szybko zbić, złapać. Miejmy nadzieję, że szundo. I wtedy po prostu pokażę wam, czego wam nie powiedziałem wcześniej. Miałem okazję im powiedzieć wcześniej? Nie miałem. Chyba. Nie. Nie no, mogłem powiedzieć na odcinku informacyjnym. O. Na tym odcinku, który był wczoraj, jak wy to oglądacie. Ale mogłem to powiedzieć. O to chodzi, że miałem okazję wam to powiedzieć. Co jest? Rejoin? Rejoin. No to raz, dwa. Szybki rejoin tym, co mi zostało. No i w ogóle jest fajnie, bo z pokoju mam interakcję z gymem. Spokojnie mam interakcję z pokestopem, ale na tego pokestopa sobie lura nie rzucę, bo jest za daleko, żeby z lura korzystać. No i ogólnie dookoła też jeszcze są chyba dwa gymy i parę pokestopów, więc jest spoko. Idziemy na imprezę? Tak, bo ta na imprezę, dzisiaj jest impreza w ogóle w hotelu, nie? Już lecę. I w ogóle jeszcze muszę przynieść właśnie ten, z auta jeszcze jedne rzeczy. To wezmę chyba ten koszyk wiklinowy. No dobra, Palkia zbita. 2-2-2-6. Także IV po tym CP wiemy jedno, jest totalnym szrotem. Ale może będzie to kolejny szajniak na Lucky Trade'a. No nie. Shiny to nie jest. Spróbujmy zapać to szybko, żeby ten odcinek nie był za długi, chociaż i tak już jest raczej długi. I się zastanawiam, czy może nie zaryzykować i z nim nie wyjść. Ale z drugiej strony nie wiem, jak ten rajd jeszcze długo trwa. Ale specjalnie dla was zaryzykuję. Więc to, co chciałem wam pokazać, proszę państwa, to wchodzimy tutaj, wpisujemy sobie 4 gwiazdka. I uwaga, dostałem drugą setkę dialgi. I to jeszcze zboostowaną przez pogodę. Więc ja wracam do łapania, póki to jeszcze tutaj istnieje. Ja was zapraszam do wszystkich linków, które są na dole. Zapraszam na Discorda, widzimy się w kolejnych odcinkach. A ja lecę się relaksować, bo jeszcze tylko 2 godziny z małym hakiem. Basen i inne atrakcje mam otwarte, więc tam chcę przynajmniej jeszcze dzisiaj spędzić 1,5 godziny. Cześć!